Pierwszy atak padaczkowy wystąpił u kubusia w zeszłym roku. Na początku tego roku lekarze postawili diagnozę choroba Battena. W Polsce nie ma możliwości leczenia, jedyną nadzieją jest terapia w klinice w Hamburgu. Z pomocą ruszyli polkowiccy policjanci, koledzy ojca chłopca. Bardzo mnie cieszy, że apel, który wystosowaliśmy o pomoc dla syna polkowickiego policjanta, zaraz po otrzymaniu tej smutnej informacji za pośrednictwem policyjnych stron internetowych i naszych mediów społecznościowych, zyskał tak szerokie grono osób zainteresowanych, zarówno wśród osób prywatnych, jak i władz samorządowych. W wielu miejscach organizowane są zbiórki pieniędzy. Tak było na przykład podczas sobotniej imprezy w polkowickim rynku. Jedną z nich ogłosił burmistrz Przemkowa. Do, do soboty, do 23.59 można licytować na Facebooku, na grupie Licytacja dla Kupusia. Na jeden dzień fotel burmistrza Przemkowa. Przewidujemy szereg atrakcji dla osoby, która wygra tą licytację. Między innymi przeprowadzi na radę operatywkę z moimi pracownikami. Odwiedzimy dwie jednostki, w tym jedną oświatową. Światową, oczywiście zapas kawy i herbaty do, do użytku i również szereg niespodzianek. Mi nie pozostaje nic innego jak podziękować wszystkim osobom, które pomogły Jakubowi i prosić o niepoprzestawanie na tym, gdyż jak wiemy skala środków potrzebnych do uratowania syna naszego policjanta jest rzeczywiście ogromna. Koszty leczenia kubusia oszacowano na 750 000 euro rocznie. Pomóc można też płacając darowiznę na konto lub przekazując 1% podatku. W obu przypadkach należy pamiętać o dopisku i Jakub skoczylas.